Dzisiaj jadę do Kosowa i po drodze również widzę kanion rzeki Moraczy. Teraz jeszcze jest stosunkowo płytki, ale będzie coraz większy. Wczoraj oglądałem go tak samo, tyle że w deszczowej pogodzie. Ten piękny widok jest na samej granicy Czarnej Góry i Kosowa. Po wyjeździe z Pecz teren staje się równinny i zauważam też, że Kosowo się buduje na potęgę. Miasto Pristina, stolica Kosowa. Stolica narodu, którego ilość nie przekracza 2 milionów mieszkańców, a niepodległe, prawdę mówiąc, jest dopiero od 5 lat. Od lutego 2008 roku, kiedy to jednostronnie zadeklarowało swoją niepodległość i zostało uznane prawie przez 90 kilka państw świata. Głównymi oponentami uznania Kosowa jest Serbia, ze zrozumiałych względów, dawniej to ten kraj należał do Serbii, Hiszpania oraz Rosja. Zwłaszcza Rosję, obecność Rosji w Radzie Bezpieczeństwa uniemożliwia uznanie tego kraju przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Ta jedna z głównych ulic nosi nazwę Bulwar Billa Clintona. Jest tam nawet jego pomnik. Na skrzyżowaniu widzę w budowie kościół chrześcijański. A tutaj widzę dość dowcipny pomnik człowieka schodzącego z piedestału. Nie dziwię mu się, jeżeli jest w takim otoczeniu połamanych ławek. Biblioteka Uniwersytetu w Prysztynie. Główną, centralną ulicą miasta jest deptak, nazywany tutaj bulwarem, wielkim bulwarem. Znajdują się przy nim główne budynki. Tutaj widzę Ministerstwo Finansów. Deptak jest miejscem organizowania kiermaszy, miejscem do posiedzenia w knajpkach i restauracyjkach. Kosowski Teatr Narodowy. Ten pomnik w centrum miasta przedstawia XV-wiecznego chrześcijańskiego króla albańskiego Skanderbega. Wielka budowa w centrum. Cały plac jest odnawiany. Widzę, że postument tego pomnika także jest nowy, nie ma nawet napisu. Mogę tu opowiedzieć troszkę o historii. Trwała tutaj wojna domowa w latach 1998-1999. Włączyła się w to także Unia Europejska, planując dużą akcję bombardowania z powietrza i niszczenia armii jugosłowiańskiej, później armii serbskiej. Nastąpiły czystki etniczne, następowało wzajemne niszczenie swoich obiektów kulturalnych, historycznych. Albańczyków w Kosowie jest 92%, gdy tymczasem Serbów tylko 5,3%. Tak podają moje źródła z internetu. Podczas wojny Jugosłowianie, Serbowie niszczyli to, co albańskie i muzułmańskie. Po wojnie było odwrotnie. Niszczono dokładnie wszystko to, co było strony przeciwnej. Także w tej chwili sporo miejsc, które były tutaj atrakcyjne turystycznie, po prostu nie istnieje. W budynku Ministerstwa Kultury i Sztuki Kosowa znalazłem mini muzeum archeologiczne. Muzeum jest w stadium organizacji.
Pewnie dopiero część ekspozycji jest wystawiona. Te postacie są z wieków od I do IV, a to już wiek XIV. Jest i takie Kosowo. Kolejny nowo zbudowany meczet. Ten został sfinansowany przez Turków. Boczne ulice w pobliżu centrum potrafią być ładne. Tak jak te na przykład. Patrząc po tych domach, można by powiedzieć, miasto w budowie. Sklepiki na parterze i u góry mieszkania. Rynek warzywny i taki trochę z wszystkim. Kwiaty, sprawy techniczne, warzywa, owoce. Jakbym powiedział, gwarowo, szwarc, mydło i powidło. Stadion sportowy i widoczek na wzgórza, które okalają Pruszczynę. Tutejsze centrum targowe. Zwiedziłem te targi i dochodzę do wniosku, że wszystko tam jest dla budownictwa. Rozumiem, Kosowo jest jednym wielkim, potężnym rynkiem budowy. I wszyscy chcą tutaj coś sprzedać. A ten napis kolorowy to jest newborn, nowo urodzeni. Bardzo oryginalne. Miasto Prizren. Miasto oddalone o nieco ponad 1,5 godziny jazdy od Prisztiny w kierunku południowym, w kierunku Macedonii. Miasto ma 220 tysięcy mieszkańców. W roku 2004 wsławiło się pogromami nad Serbami. Zniszczono wtedy większość chrześcijańskich kościołów i zabytków historycznych. Miasto pochodzi z XIII-XIV wieku, ale niewiele z tego czasu obecnie już zostało. Centrum miasta w pobliżu rzeki. Odrestaurowane dzięki pieniążkom z Unii Europejskiej tradycyjne domy. Tradycyjna kucza, jak przeczytałem. Wprawdzie w języku serbskim. Ale po serbsku lepiej się tutaj nie wypowiadać. Bo albo nie chcą mówić, albo udają, że nie rozumieją, albo wyraźnie okazują niechęć. Stare miasto, to, które się ostało, jedna ze świątyń chrześcijańskich, z tyłu największy meczet. Tak czułem, że to jest rekonstrukcja. Kościół został całkowicie zniszczony w 2004 roku. Tutejsze wiewiórki lubią takie orzeczki. Meczet Hami Paszy, XVII-wieczny, w całej okazałości.
i chyba najpiękniejsza panorama starej części miasta. Miasto to, jego starą część zgłoszono do klasyfikacji UNESCO. Zauważyłem także napis, że Unia Europejska także dokłada tu pieniążki, aby odbudować zabytki.